Zespół Aspergera. Wyzwanie dla rodziców, wyzwanie dla dziecka. Witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu w ramach konopnych rozmów Beaty. I dzisiaj, zobaczcie, mam wywiad z cudowną kobietą, z mamą Filipa, z którą porozmawiamy o tym, jak pomogła swojemu synowi w terapii konopnej, czyli terapią konopną. Słuchajcie, jestem w takich emocjach, bo dużo dzisiaj się będzie działo, dzisiaj dużo dobrych rzeczy też postaramy się przekazać, dlatego może troszeczkę na początku język mi się plącze, ale widzę, że się już zbieracie. Napiszcie, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Ja się nazywam Beata Nowotnik, jestem przedsiębiorcą, prowadzę takie spotkania też, bo mówię bardzo dużo o konopiach siewnych, o ich właściwościach. Jeżeli potrzebujesz takiej informacji, to zapraszam do kontaktu. I także chcę się dzielić tą informacją. Moją misją jest dzielenie się informacją, dawanie ludziom wartości. Ze mną, tak jak, o, już widzę, że się zbieracie, udostępniamy, witam. Jest z nami już Ewelina. Ewelinko, bardzo serdecznie Cię witam. Ze mną jest Aleksandra Jękosz, mama dwójki dzieci, samodzielna mama wychowująca Filipa z zespołem Aspergera i Zuzię. Ja jestem pełna podziwu dla Oli. Ola, tak jak wspomniałam, jest samodzielną mamą, ma różne wyzwania w życiu, życie jej stawia różne wyzwania, ale świetnie sobie z tym daje radę. I zobaczcie, co jest jeszcze bardzo ważne. Ola jest uśmiechnięta, jest pogodna. I Ola dzisiaj zgodziła się wziąć udział w tym programie, żeby podzielić się swoim doświadczeniem i dać nam wartość. Kochani, udostępniamy i komentujemy. Dziękuję. Witaj, Olu, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie, dziękuję Ci, Beatko, właśnie, że mnie zaprosiłaś na cykl spotkań. Właśnie będę tutaj mówić, jak moja historia wyglądała. Też witam Państwa, no i dziękuję za każde udostępnienie i tam, żeby to poszło w świat. Tak, dokładnie, żebyśmy mogły pomóc innym mamom, innym rodzicom. Olu, ja mam do Ciebie takie zapytanie. Czy mogłabyś powiedzieć, jesteś mamą dziecka z Aspergerem. Jak to jest z takimi dziećmi? Gdybyś opowiedziała od początku, co obserwowałaś, kiedy jeszcze nie wiedziałaś, że to jest ten zespół, że to właśnie będziecie mieć takie wyzwanie. Krok po kroku, jak to było? Jak było? Co się zadziało i jak później, teraz to wygląda? Dobrze, to może powiem, jak to było tak troszeczkę w dzieciństwie. Ja nie wiedziałam, że po prostu syn ma taki zespół, ale też był bardzo inteligentny, ale też bardzo nadreaktywny. Każda wizyta gdzieś tam u babci czy u znajomych kończyła się skakaniem po łóżku, bieganiem, po prostu głośnym jakby krzykami, no bo tak siebie wyrażał. Ja myślałam, że to jest normalne, bo nie miałam odniesienia do innych dzieci, tak naprawdę jakby w rodzinie, tylko znajomych. Ale też nie byłam nigdy skłonna, żeby porównywać dzieci, każdy się rozwijał w swoim tempie. Mowa przyszła dosyć późno, bo tam chyba 3,5 roku miał, jak zaczął tak fajnie zdania składać, wtedy już praktycznie byliśmy zapisani do przedszkola. Bardzo się cieszył, bo był bardzo kontaktowym dzieckiem, bardzo wychodził z inicjatywą, na przykład zabaw w piaskownicy, tak? No i był bardzo inteligentny, szybko łapał różne rzeczy, to inne dzieci miały z tym problem, więc no, czułam się taka wyróżniona też, że mam inteligentne dziecko. Bardzo fascynował się kosmosem, potrafił po prostu, nie wiem, z małych piłeczek układać układ słoneczny, wiedział, jakie są inne planety poza układem, różne galaktyki, więc to budzało we mnie naprawdę podziw. No i tak też zostało. Natomiast zaczęło się wszystko jakby tak, takie problemy w przedszkolu, nie z rówieśnikami, ale bardziej dopasowanie się do ram czasowych, że teraz jest obiad, teraz jest to, wiadomo, w domu też tak było, ale to jest co innego. I też zaczęła się taka no, troszeczkę agresja i to zaczęło niepokoić panie, zaczęły być takie różne skargi, to pewnie niektóre mamy też mają właśnie takie wyzwania, jeżeli mają w tym wieku dzieci. Gdzieś tam po prostu nie po jego myśli, jak poszło gdzieś tam zabawka jakaś zabrana, no to gdzieś tam po prostu jakaś tam agresja była używana, tak? No i tak to było, natomiast
cieszyłam się po prostu, że na mojej drodze stanęły osoby, które mają podobne problemy gdzieś tam w moim otoczeniu. No i na placu zabaw kiedyś rozmawiałam z moją koleżanką, która ma właśnie syna z Aspergerem, już starszego, już jest po diagnozie, już wie w ogóle, więc mówię, co Ola, tak na nie, jak na niego patrzę, to mówię, dam ci kontakt do dobrego psychiatry. Mówi, jesteście przed pierwszą klasą podstawówki, po prostu idź i sprawdź. Albo ci potwierdzą, albo ci zaprzeczą. Więc ja też taką wizytę odbyłam. Po prostu tam wypytał mnie psychiatra właśnie jak to było w dzieciństwie, tak ty mnie teraz i pokierował krok po kroku, gdzie mam się zgłosić. Więc tak to wyglądało na początku. Olu, a powiedz mi, tak jak na przykład Filip był w domu, żebyśmy też pokazały obraz takiego dziecka, żeby innym rodzicom podpowiedzieć, że może po prostu warto udać się do specjalisty, jak był w domu. Co na przykład było takim zachowaniem, powiedzmy, nieadekwatnym do sytuacji, albo coś takiego, że dzieci się w ten sposób nie zachowywały? No, różne miał sytuacje, ale tak jak sobie przypominam, no to no po prostu na przykład jakieś, że jak się ubieramy, tak? Jak się ubieramy, że pierw buty, skarpetki, buty, spodnie, tak? Potem kurtka. On zawsze zakładał wszystko od góry i potem upocony zakładał te buty, dajmy na to. Taka zwykła sytuacja. I on się po prostu denerwował na mnie, że to nie tak, on chce po swojemu. Potem sobie z tymi butami nie miał poradzić, bo ta kurtka zimowa, dajmy na to, nie mógł się schylić i on wpadał w furię, w szał, dosłownie w szał. Ja nawet te filmiki nagrywałam z ukrycia, żeby nie widział i też wysłałam mojej koleżance, która miała podobny problem z synem, mówi: Ola, no coś jest nie tak, no mój syn też tak ma, więc mówi: tu masz kontakt i się skontaktuj. Więc ja po prostu przełamam jakieś takie bariery strachu, poszłam na tą wizytę. Oczywiście lekarz był bardzo miły, bardzo konkretny. Ta wizyta była taka kompetentna co do ceny, bo oczywiście prywatnie wszystko, więc byłam zadowolona. Potem też koleżanka mnie pokierowała do którego neurologa iść, na jakie badanie EEG głowy, do jakiej poradni psychologiczno-pedagogicznej, więc naprawdę jestem wdzięczna. Być może oglądają te osoby właśnie to nagranie, więc jestem naprawdę wdzięczna, że znalazły się na mojej drodze osoby, które mi pomogły. No i po prostu rok trwała jakby ta diagnoza, ponieważ okres pandemii, albo my byliśmy chorzy, albo specjaliści na kwarantannie. No więc, no ale w tamtym roku, w czerwcu, dostałam po prostu diagnozę, że to jest zespół Aspergera i powiem szczerze, że jak sobie usiadłam, tak odetchnęłam po prostu, bo już wiedziałam, z czym to się wiąże, co mam dalej robić, jakiej terapii szukać, jakiej pomocy. Więc to było dla mnie taka ulga, wiedzieć, na czym stoję. Olu, ale powiedziałaś, jakiej terapii szukać. Ja przeproszę Cię na minutkę. Witam Was bardzo serdecznie, każdego z osobna i razem, ale nie będę wymieniać, dlatego że chciałabym jak najwięcej, żeby Ola nam to powiedziała. Ola, dobrze, dostałaś diagnozę. Co miałaś dalej robić? Bo to jest ważne, żeby powiedzieć tym rodzicom, co dalej, czyli najpierw obserwacja dziecka, diagnoza, czyli wizyta u specjalistów, co dalej, jak pomóc tym dzieciom. No, przede wszystkim dostałam takie wytyczne od psychiatry, że powinnam iść właśnie na terapię TUS, czyli terapię umiejętności społecznych, żeby Filip po prostu miał sobie radzić w takich sytuacjach, żeby właśnie nie wybuchał tymi po prostu panikami, jakiejś tam agresji wśród na przykład rówieśników w szkole, tak? No bo o to tu chodzi. Więc taką terapię też żeśmy rozpoczęli. Natomiast w szkole było w miarę okej, tak? Natomiast w domu miałam z nim ogromny problem. Miałam taki problem, że nie potrafię się na przykład skoncentrować na zadaniu. Gdzieś tam między w ogóle rodzeństwem były różne kłótnie, czasami dochodziło do jakichś takich no, mocnych na przykład uderzeń, bo na przykład nie umiał nad sobą panować, tak? Ja mu też tłumaczyłam, ale on się chował w kąt, nie chciał mnie słuchać. No różne miałam bardzo takie wyzwania, że już po prostu opadałam z sił, nie wiedziałam, co mam robić, czy to ja coś robię nie tak, czy coś ze mną jest nie tak. Też miałam takie poczucie winy i wiem, że dużo mam po prostu z takimi dziećmi, ma w sobie takie jakby poczucie winy, ale nie potrzebnie, bo to jest zupełnie inny jakby system wsparcia tych dzieci. No i takim przełomem też no, było u mnie to, że
no, szukałam po prostu jakiegoś rozwiązania, żeby obniżyć mu jakby próg tej agresji, tego takiego zdenerwowania, żeby go wyciszyć, żeby on po prostu umiał się skoncentrować dłużej na zadaniu, żeby można z nim było po prostu funkcjonować, bo to był jeden wielki chaos, krzyk. Nie mówię, że codziennie i zawsze, ale po prostu to też no, takie złe funkcjonowanie naszej całej rodziny było, tak? Bo po prostu obchodziło się z nim jak z jajkiem, że tak powiem, żeby tylko po prostu on, żeby on po prostu no, lepiej funkcjonował, żebyśmy też nie chodziły zdenerwowane, ja i córka, tak? Więc to, no, to cała rodzina to jest komórka, tak? To musi być jakiś balans i szukam jakiegoś rozwiązania. No i takim przełomowym moim momentem było to, że zachorowałam na COVID-a w grudniu w tamtym roku i byłam totalnie bez sił. Byłam totalnie bez sił 10 dni tak naprawdę, gdzie po prostu oni to było apogeum. To już było dla mnie takie apogeum, że robili co chcieli, skakali, po prostu płatki rozwalone na całej kuchni, wszystko po prostu, no bo wiadomo, jak mama nie pilnuje, to różne sytuacje są. I no ja zasięgłam rady takiej dziewczyny właśnie z grupy Atam Asperger na Facebooku, bo też na takich jestem i dziękuję, że one takie są, bo możemy się też wspierać my jako rodzice. Nazwałam terapeutkę, która współpracuje z takimi dziećmi. No mi powiedziała: Ola, ty się musisz po prostu wyciszyć, ogarnąć, bo mówi, albo ty zwariujesz, albo coś się stanie, nie? Po prostu życie. I mówi mi tak, albo zadzwonić do psychiatry po prostu po leki, bo też mam dzieci, które zażywają leki i jest dobrze, albo po prostu sięgnij po terapię CBD. I ja mówię tak, no nie znam żadnej jakby takiej, miałam już kiedyś olejek CBD tak naprawdę i no nie spełnia moich oczekiwań, więc stwierdziłam, że może ta farmakologia. Nawet sięgnęłam po telefon i zadzwoniłam do mojego psychiatry, do syna, ale to był okres po prostu ten taki koniec roku i w ogóle, więc nie było go. Dopiero po nowym roku i naprawdę dziękuję, że go nie było, ponieważ gdy zadzwoniła do mnie znajoma i powiedziała, że ona właśnie taki olejek jeden używa i bardzo jej pomaga na kręgosłup, na różnego rodzaju jakieś takie dolegliwości, jak usłyszałam CBD, to od razu mi się zapaliła lampka. I sobie pomyślałam, czy dasz mi kontakt do osoby, która ci ten olejek po prostu poleciła, gdzie go kupiłaś i czy ona się zna na właśnie tych zaburzeniach. No i pokierowała mi do naszej Agaty Giętki, która jest certyfikowanym doradcą w ujęciu CBD. Porozmawiałyśmy, oczywiście ta rozmowa nie należała do jakichś takich spokojnych jak teraz, no bo dzieci szalały, ja byłam też przemęczona i osłabiona po COVID-zie. Natomiast zainwestowałam w całą terapię, z której jestem bardzo zadowolona do dzisiaj. Olu, powiedziałaś, że zainwestowałaś w terapię, ale może teraz, żeby też dać rodzicom konkretną informację, powiedzmy, jaka to jest terapia, czyli powiedzmy, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby kupić sobie albo nabyć, albo po prostu stosować olejek konopny terapeutyczny, bo na rynku olejków jest mnóstwo. Czym się Tak, kierować? to Po pierwsze, czy ceną? no Tego cena, słuchajcie, no przegadajmy to. zawsze tak się mówi, no. Ceną, no też, po prostu dla mnie, jak im jest wyższa cena, tym jest wyższa jakość. No nie oszukujmy się, tak jak z sokiem, tak? Ktoś kupi sok za 4 złote, a ktoś kupi za 15 wyciskany, pyszny, no to jest jakość i to jest smak. Więc powiem szczerze, że nawet o tym olejku, o którym wspomniałam wcześniej, jak kupiłam go z innej firmy, tak naprawdę on, no po prostu nie wiedziałam, jak go dawkować, jak go przyjmować, w jakich godzinach, ile po prostu mam, no bo to było w takiej pipetce, ja mam teraz inny. I też nie wiedziałam, ile tych kropli, nie miałam po prostu wsparcia. Kupiłam i koniec, na tym się kończyło. Natomiast ten olejek właśnie, nawet go mogę pokazać, on wygląda, o nie ma tutaj, on wygląda tak, jest od naszego polskiego producenta w butelce medycznej, hermetycznie zapakowany, przede wszystkim jest wykonywany drogą ekstrakcji, czyli pod ciśnieniem, co bardzo było dla mnie wartościowe, ponieważ inne są produkowane na alkoholu, co nie można w ogóle podawać dzieciom. No i jest przede wszystkim wygodny dozownik, który mogę podawać dziecku nawet dyskretnie pod język, nawet w czasie podróży, czy nawet jak będzie kiedyś starszy i będzie musiał z tym iść do szkoły i sam sobie, to nawet tam koledzy nie zauważą, więc to jest naprawdę super. O, tutaj super, więc wiedziałam, jaką dawkę podać i przede wszystkim, co mnie bardzo interesowało, no to certyfikaty, na przykład na brak metali ciężkich. To
co te certyfikaty gwarantują, to że jeżeli ja to dam mojemu dziecku, on nie będzie zatruty, a będzie odżywiony. I to było dla mnie kluczowe. Jak ja się dowiedziałam, że właśnie ta firma dysponuje takimi certyfikami, że to jest wszystko przebadane, że to jest wszystko po prostu potwierdzone badaniami naukowymi, klinicznymi, no to była dla mnie wartość. Więc ja nawet u mnie tylko była kwestia dostania przelewu na konto, żebym mogła zainwestować się w tą terapię. Dobrze, Olu, bardzo Ci dziękuję. Podsumujmy to wszystko. I żeby wybrać olejek terapeutyczny, to po pierwsze zwróćmy uwagę na metodę produkcji. Tak. Metoda produkcji pod wpływem wysokiego ciśnienia, niskiej temperaturze powoduje to, że wszystkie substancje zawarte w konopiach zostają zachowane. Do tego wszystkiego olejek jest tłoczony na surowo. To bardzo ważne, żebyśmy powiedziały rodzicom. I tak jak pokazałaś, jest zamknięty w szklaną butelkę medyczną z pompką, która precyzyjnie podaje określoną ilość kropli. Jedna pompka to dwie krople, czyli ty jako rodzic wiedziałaś, że jak dasz jedną pompkę, to są dwie krople. Czy podajesz dzieciom, bo też jest różnica w procentach, czy podajesz dzieciom olejek 5%, czy już olejek 10%? Porozmawiajmy jeszcze o tym. No ja zdecydowałam się na 10%, ponieważ no, ważymy ponad 20 kg, tak jak się dowiedziałam. No córka też dostaje 10%, natomiast do pępka, bo też jest taka możliwość, ale ona dostaje tylko jedną kropelkę, no i bardzo jej się też odporność wzmocniła, więc to jest też taki fajny plus. No natomiast ja bardzo też wyszłam po COVID-zie, dosłownie 3 dni później już się czułam lepiej, a natomiast syn właśnie ma lepszą koncentrację, lepiej funkcjonuje, jest bardziej cierpliwy, da się mu po prostu pewne rzeczy wytłumaczyć, usiąść, nawet jak on krzyczy, ja nawet jestem bardziej cierpliwa i naprawdę każdej mamie polecam, bo te nerwy się udzielają nawzajem, tak? Syn jest denerwowany, ja też potem wybucham czasami, nakrzyczę, nawrzeszczę, potem siedzę, płaczę i mam wyrzuty sumienia, że jestem jakąś złą mamą, coś jest ze mną nie tak, bo taka jest prawda i każda matka się z tym zmierza, aż ma łzy w oczach, bo taka jest prawda, że to nie jest łatwy temat, tak? Natomiast ten olejek bardzo mnie tak wyciszył, że ja byłam bardziej cierpliwa, po prostu aha, okej, ty sobie teraz pokrzycz, wykrzycz się, po prostu przyjdź, przytul się i porozmawiamy i on wtedy słuchał. Wcześniej nie było takiej możliwości, bo on nie chciał, gdzieś się tam ukrywał. Teraz jest po prostu to taki bardziej balans po prostu w tej rodzinie, nawet Zuzia już się lepiej zachowuje, bo nie ma tych krzyków, jest po prostu spokój, tak? I idzie po prostu z nim na jakiś kompromis z nim idzie iść, tak? Więc, no, więc to jest takie fajne. No i bardziej taki jest słucha. Słucha jest taki, no taki bardziej kochany, uśmiechnięty, szczęśliwszy, no więc takie fajne efekty mamy. Olu, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się Twoją historią. Mamy tu pytania, zaraz będziemy na nie odpowiadać, ale ja jeszcze podsumowuję, że oczywiście w ofercie firmy jest olejek 5% dla dziecka od 2. roku życia. Mówi się, że te produkty są w ogóle od maluszka do staruszka i ten produkt dla dzieci jest dedykowany od 2. roku życia, no mniej więcej do 30 kg wagi ciała, później jest olejek 10%. I zobacz, Ola, ja cały czas podaję takie niższe wartości, ponieważ zdarzyło mi się, że rodzice sięgali dla dziecka po bardzo wysokie wartości, gdzie to w ogóle nie miało kompletnie sensu, ponieważ stopniowo musimy nasycać nasz układ endokannabinoidowy. A to, co wspomniałaś, że poprawiła się odporność, to jak najbardziej, dlatego że olej wpływa na nasycenie układu endokannabinoidowego, który ściśle współpracuje z systemem nerwowym, czyli to, gdzie zadziałałyśmy tutaj z korzyścią dla Twojego syna, tak? Czyli olej zadziałał tutaj i pomógł się mu wyciszyć, jak również to ściśle współpracuje z systemem odpornościowym i też ta odporność się u dzieci podniosła. Także bardzo, popatrz, ile dużo dobrego się zadziało poprzez stosowanie olejku. Olejek też jest pokarmem dla człowieka, prawda? Jest pokarmem, zawiera witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, omegi, terpeny, kannabinoidy, czyli to CBD potocznie zwane, zawiera także chlorofil. To tak na szybko wymieniłam tylko niektóre składniki. Więc tak, jeszcze bardzo Ci powiem tak, że jest omega 3 i 6, tak? Więc to tak. Też jest bardzo ważne dla mózgu właśnie takich dzieci z zaburzeniami, też normalnych, tak? Więc powinni się suplementować, ale przede wszystkim ja na przykład, ja też podawałam omegę, ale
To wszystko jest fajne, natomiast olejek, jedynie olejek zadziała na nasz układ endokannabinoidowy. Żadne inne suplementy tego nie zrobią. Więc tu mamy jakby po prostu skoncentrowany, wartościowy produkt. Dokładnie tak. Badania, które były prowadzone w latach 90. pokazały, że układ endokannabinoidowy potrzebuje nasycenia. Człowiek jest w stanie sobie wytworzyć kannabinoidy, ale w nieodpowiedniej ilości. W obecnym czasie za mało. W związku z tym poszukali w przyrodzie rośliny i tu właśnie z pomocą przyszły nam konopie, tylko drodzy Państwo, konopie siewne. Nie mylmy z konopiami indyjskimi, narkotycznymi. Tu są konopie siewne o bardzo niskim poziomie THC i właśnie z tych konopi jest tłoczony na zimno, na surowo olejek konopny terapeutyczny. Teraz skupmy się troszeczkę na odpowiedzi na pytania, na komentarze. Tutaj nam pisze Ania. Aniu, dziękuję, że jesteś z nami. Dziękuję za dużą dawkę informacji. Agnieszka, witam cudowne kobiety. Witamy Cię bardzo serdecznie. Agatka pisze, serce rośnie, jak to słucham. I tu pisze do nas Mateusz. Najlepsze jest to, że olejek jest bezpieczny. Wykazuje bardzo duże właściwości, dużo właściwości prozdrowotnych, ma szerokie spektrum zdrowotne. Z mojego punktu widzenia, osoby propagujące zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie, można go nazwać jako superfood. Polecam. O, Mateusz, bardzo dziękujemy Ci za Twój komentarz. Tutaj jeszcze Ania, potwierdzam, bardzo dobrze podnosi odporność. Paulinka, moje dzieci też 10%, chociaż nie mamy takich problemów zdrowotnych, ale stres i emocje przy dorastaniu ma każde dziecko. Dokładnie tak. I tutaj jest takie pytanie od Stefanii. Stefaniu, witamy Cię bardzo serdecznie. Super, że jesteś z nami. Co to znaczy, że olejek do pępka? Olu, jakbyś mogła powiedzieć? No, oczywiście ten olejek jest raf, jest on, nie ma, ma gorzki smak, bo jest po prostu naturalny, więc nie każde dziecko go przyjmuje. Nie każde dziecko chce, oczywiście jak damy pod język, to od razu fajnie uderza w receptory tutaj, które mamy w mózgu i fajnie rozkłada ten olejek na nasze receptory te po prostu endokannabinoidowe. Natomiast pępek też ma zakończenia swoje nerwowe, bo ma tam chyba 70 tysięcy zakończeń nerwowych żył, jak dobrze pamiętam, ale nie wiem dokładnie. Więc to też fajnie przenika. To jest przede wszystkim dla dzieci mniejszych, które sobie nie mogą, nie pozwolą podać pod język albo po prostu są wybiórcze pokarmowo i takie rozwiązanie jest. I też taką mam znajomą, która podaje dziecku do pępka 2,5-letniemu synkowi, więc ma rewelacyjne rezultaty. Dokładnie tak, i tak jak tu Ola zauważyła, są dzieci, które bardzo reagują na smak, a olejek ma gorzki, piekący smak i to jest jego cecha charakterystyczna, ma mieć kolor ciemnozielony i dzieci po prostu z tym smakiem mają wyzwanie. Można je podać na bananie, można olejek podać na bananie albo na miodzie, albo tak jak tutaj podałaś rozwiązanie do pępka, tylko warto wtedy przykleić lepiec, żeby nie brudził ubranka, tak? Czyli na tą chwilę zakleić lepcem pępuszek, żeby nie brudził ubranka. Tu jeszcze pisze do nas Monika, że olejek jest super. I tutaj Paulinka, my też korzystamy z terapii i w porównaniu z rachunkami z apteki wychodzi taniej, zdrowiej i bezpieczniej. Paulinka, bardzo Ci dziękujemy za ten komentarz. Stefania jeszcze nam pisze, że Sativa Life, ta olejek CBD jest najlepszy. Dziękujemy. Niesamowita historia. I tutaj jeszcze nie mam dzieci, ale podziwiam każdą mamę. Dobrze, że są rozwiązania i pomoc. Dokładnie tak, Ewelinko. Dziękujemy za Twój komentarz. Bezradność jest bezsilna. No i tutaj mamy osoby, które, Agatka nas słucha, które witają się z nami. My bardzo serdecznie też osoby witamy. Słuchajcie, Olu, bardzo Ci dziękuję za takie wyczerpujące informacje. Ja tylko jeszcze dopowiem, że olejek konopny terapeutyczny bardzo pomaga osobom, rodzicom, dzieciom z autyzmem, z ADHD. No tu rozmawiałyśmy dzisiaj o zespole Aspergera. Także jeżeli bardzo Was proszę, udostępnijcie ten live, podzielcie się, powiedzcie, że właśnie oglądałyście takie spotkanie z mamą dziecka z zespołem Aspergera. Naprawdę możemy ludziom bardzo pomóc. Rodzice są zmęczeni, nie wiedzą, jak tym dzieciom pomóc. I to, co Ola powiedziała, kiedy już ma.
przeleje się czara goryczy, jest krzyk, niepotrzebny, Tak. niepotrzebne złe emocje, potem to przeżywamy. A rodzice też potrzebują wsparcia. Tu jeszcze Mateusz do nas pisze, przecież jest dobry w smaku. U mnie dzieci bez problemu piją, jedzą. No, Mateusz, różne dzieci mają smaki. I tutaj jeszcze napisała do nas Ania Bylińska. Witam. Dziękuję Olu, że podzieliłaś się swoją historią. Ja też swoim córkom podaję. Zaczęłam drogę z Olekiem od siebie, później był piesek, a dopiero córki. Nawet nauczyciele zauważyli różnicę koncentracji i lepsze skupienie na lekcji. Rodzicom polecam, odważcie się, to jest naturalne i nie zaszkodzi, może tylko pomóc. Bardzo Ci, Aniu, dziękujemy za Twój komentarz. Jeszcze chciałam takie dwa słowa, Bartko, dodać, żeby po prostu, Dodaj. żebyśmy my jako mamy nie bały się natury, tego, co jest naturalne, co natura stworzyła, bardziej po prostu zaufać intuicji, nie opierać się na opinii takich po prostu masowych informacji, tylko przede wszystkim, jeżeli mamy certyfikaty, jeżeli mamy badania, to zaufać i się nie bać i po prostu sami na sobie spróbować i się przekonać, jak życie potrafi po prostu nas zaskoczyć czasami i efekty terapii. Dokładnie, dziękuję Ci za to podsumowanie. Tu jeszcze masz piękny komentarz od Moniki. Monika, super, że mamy, że są mamy, które się dzielą takimi informacjami. Ola, jesteś cudowną mamą, pozdrawiam. Kochani, dziękuję bardzo za spotkanie. Olu, dziękuję jeszcze raz za tą wiedzę, za to, że się podzieliłaś swoją historią. Ja Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, że tu zaglądacie, że tak licznie przybywacie i też za wszystkie komentarze i udostępnienia. Dziękujemy bardzo. Tu jeszcze, o widzisz, tu Mateusz udostępnił nasz live. Natura ma wszystko, czego potrzebujemy. Zgadzam się z Olą, zaufać. Super. I tutaj jeszcze dziękujemy, było super. Także Ewelinko, my Tobie też dziękujemy, że byłaś z nami. Dziękuję za spotkanie, do zobaczenia Dziękuję i bardzo, do Bartko, za następnych zaproszenie. rozmowach konopnych. Pozdrawiam. Beaty. Dziękuję.